gdybyście wybrać, ale wy, nie ja, najlepsze książki z 2017 roku? Jeżeli tak, to zapraszam. Wymyśliłam sobie, że w tym roku również chciałabym przeprowadzić wybieranie najlepszych książek wydanych w 2017 roku, ale wymyśliłam, jak usprawnić system głosowania i jak w ogóle zrobić, żeby to jak najbardziej było obiektywne. W tamtym roku, jeżeli dobrze pamiętacie, to wybieraliśmy najlepsze książki wśród tych, które ja czytałam. Ja wybierałam te moim zdaniem lepsze, ale sobie pomyślałam, że to tak nie jest obiektywne, ponieważ mamy różne gusta. Dlatego w tym roku podzieliłam głosowanie na dwa etapy. Pierwszy z nich zaczyna się właśnie teraz pod tym filmem. Czyli stworzyłam formularz Google i w tym formularzu macie 5 miejsc do wypełnienia. Więc wpisujecie sobie tam tytuł autora, na przykład nie wiem, no cokolwiek. Tytuł jesień, autor, bla bla. Wpisujecie i macie 5 miejsc. Nie musicie wszystkich zapewniać, ale możecie wszystkie te 5 miejsc mi podać. Wydane w 2017 roku, pamiętajcie, ale dopuszczam też wznowienia. Ale wznowienia nie w takim sensie, że nowa okładka, tylko wznowienia typu tak jak zostało z Cinder, czyli że po jakichś iluś latach znowu wydano w nowej szacie inne wydawnictwo. Pierwszy etap jest właśnie teraz, czyli wpisujecie 5 propozycji książek, później jak już zamknę etap głosowania, zaraz wam powiem kiedy, raczej etap wybierania tych książek, ja podliczam wszystkie propozycje i wybieram listę, nie wiem ile tam, 10, 20 czy lub więcej, najpopularniejszych książek, które wy wybraliście, które wy uważacie, że są najlepsze i w etapie drugim, wśród tych najpopularniejszych będziecie głosować. Będzie już to formularz taki zamknięty z oddawaniem głosów. Więc mamy etap na razie pierwszy i ten pierwszy etap trwa do Sylwestra, do północy, do 31 grudnia. I do tego czasu, czyli macie w sumie tydzień, do tego czasu dajecie mi propozycje i propozycji danych już później nie będę brać pod uwagę, więc uwaga, pilnujcie czasu. Ja z tych propozycji później powybieram i zrobię drugi filmik, gdzie ogłoszę drugi etap i również wam podam link do formularza, w którym będziecie mogli głosować. Link do pierwszego etapu dodawania swoich propozycji macie w opisie, w komentarzu, również na fanpage'u podam, więc macie wszędzie, wystarczy wejść. To jest zwykły formularz Google'a, nie musicie nic dawać, ani maila, ani nic. Ja od was nic nie będę tam pobierać, ja chcę od was tylko propozycje książek, więc nie bójcie się, nie musicie się nigdzie podpisywać, ani nic. Tam dajecie swoje propozycje i tyle. I czekacie, aż ogłoszę drugi etap i będziecie mogli zagłosować na swoją ulubioną książkę. I to w sumie tyle. Jeżeli macie więcej pytań, to pytajcie w komentarzach, ja oczywiście na nie wszystkie odpowiem. Mam nadzieję, że ten pomysł wam się podoba, więc piszcie mi w komentarzu, co o tym sądzicie i oczywiście głosujcie, bierzcie znajomych, wołajcie, żeby również głosowali, bo im więcej ludzi weźmie, da swoje propozycje, tym większą będziemy mieli różnorodność i obiektywność tego głosowania. Z mojej strony to tyle, teraz wasza kolej, głosujcie, dawajcie propozycji i do zobaczenia w kolejnym etapie. Dzięki za oglądanie, bajka! Książki z 2007. Ale pierwszy etap to